Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do współpracy lokalne firmy handlowo-usługowe. Do dyspozycji wolne przestrzenie handlowe w Galerii Karkonoskiej w samym centrum Jeleniej Góry. Preferencyjne stawki dla jeleniogórskich przedsiębiorców. Darmowy dostęp do internetu. Do dyspozycji także wolne powierzchnie biurowe z możliwością korzystania z multimedialnej sali konferencyjnej. Preferencyjne warunki najmu. Gratis pakiet dodatkowych usług. Alvi Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, producent wiodącej marki artykułów dla dzieci i niemowląt, zatrudni na umowę o pracę pracowników na stanowisku szwaczka. Praca w systemie dwuzmianowym. Oferujemy bardzo dobre warunki w miłym, zgranym zespole. Gwarantujemy pakiet socjalny w postaci premii świątecznych, dofinansowania do wypoczynku, wyjazdów integracyjnych, ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach. Organizujemy dowóz pracowników na trasie Wleń i Jelenia Góra. Zapraszamy! Dołącz już teraz do Alvi Team. Spółka Wodnik zachęca do korzystania z internetowego biura obsługi i e-faktury. Pozwoli to na obniżenie opłat za wodę i ścieki. Jak to zrobić w sposób najprostszy? Oto instrukcja, krok po kroku. Wchodzimy na stronę internetową www.wodnik.net.pl/pl/ibo. Pobieramy formularz akceptacji i wypełniamy go. Wypełniony formularz wysyłamy na adres ibo@wodnik.net.pl. W odpowiedzi otrzymamy mail z linkiem potwierdzającym aktywację. Klikamy w ten link. W ciągu maksimum 3 dni otrzymamy akronim login z hasłem. Wchodzimy na stronę ibo.wodnik.net.pl i logujemy się. Od tej chwili po odczytaniu wskazań licznika przez pracownika spółki informacje o wysokościach opłat przychodzić będą do nas mailem na podany przez nas adres. Wszystko? Wszystko! Prawda, że łatwe? Po zalogowaniu do IBO będziemy mieli także dostęp do wielu innych informacji, m.in. podglądu faktur wystawionych od dnia następnego po aktywacji konta, historii wpłat z tolerancją 3-5 dni od dnia przelewu, kontroli rozrachunków związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, przeglądu historii wskazań wodomierza, przekazania odczytów, analizy zużycia wody odprowadzanych ścieków, weryfikowania danych ewidencyjnych, przesyłania i otrzymywania wiadomości o awariach, przerwach w dostawie wody. W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefoniczny 757 303 500 lub napisać maila ibo@wodnik.net.pl. Duża pomoc dla bezdomnej pary. W tym miesiącu rodzina ta dostała mieszkanie. Co dalej z kioskiem przy osiedlu robotniczym? Występowaliśmy wielokrotnie do właściciela o uporządkowanie tego obiektu. Nowa taryfa MZK z poślizgiem. Jest to związane z wymogami formalnymi. Witam Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis informacyjny. Wracamy do sprawy ze stycznia tego roku. Wówczas dzięki naszej interwencji i Straży Miejskiej udało się odmienić życie dwóch starszych osób koczujących pod wiaduktem w okolicach Perły Zachodu. Sprawdziliśmy, jak potoczyły się ich dalsze losy. Na początku roku nasza telewizja dowiedziała się o sprawie dwóch starszych osób, które od wakacji 2015 roku żyły pod wiaduktem w okolicy Perły Zachodu. Niestety mężczyzna uległ wówczas nieszczęśliwemu wypadkowi i kobieta pod wspomnianym wiaduktem została sama. Mimo wielu interwencji służb porządkowych, bezdomna nie chciała skorzystać z ich pomocy. Dni robiły się coraz chłodniejsze, a kobieta spała jedynie w prowizorycznym namiocie. Tragedia była o krok od tego miejsca. Przy ognisku siedzimy, coś się ugotuje, z Alberta przynoszą obiady. Ludzie przychodzą, pomagają wam? No to małżeństwo przychodzi.
Mieszka gdzieś tutaj, tak? Tak, niedaleko tu na Pekinie. Tu Państwa znamy w miarę od grudnia, od Wigilii i postanowiłem pomóc. Sytuacja tutaj jest naprawdę bardzo trudna, prawda? Jest bardzo trudna sytuacja, ze względu na, chociażby na to, że oni potrzebują posiłku, nie potrzebują nic. Oni są samowystarczalni. Tylko dach nad głową, pokój z aneksem kuchennym i WC. To tylko dla nich załatwić i niech miasto coś zrobi. Tu musicie przyjąć jakąkolwiek pomoc. Na szczęście po kilkudziesięciu minutach rozmowy udało nam się namówić kobietę do przeniesienia do specjalnego ośrodka. Od tego momentu minęły już prawie 3 miesiące. Jak się okazało, nie zapomniano o parze spod wiaduktu. Ja tylko przypomnę, że w wyniku działań różnych służb osoby te trafiły do schroniska. Pan trafił do schroniska na ulicy Grunwaldzkiej, natomiast pani czasowe miejsce pobytu znalazła w schronisku w Wałbrzychu. W tym miesiącu rodzina ta dostała mieszkanie i szczęśliwie zamieszkała w Jeleniej Górze. Na tą rodzinę czeka również zapomoga finansowa. Jednak aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek. Jeżeli te osoby zwrócą się z wnioskiem, oczywiście w ramach przepisu prawa otrzymają pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast no, sami Państwo muszą kontrolować tutaj swoje postępowanie, aby znowuż nie znaleźć się w podobnej sytuacji. Czy mówimy tutaj o pomocy finansowej? Jeżeli z kryterium dochodowego rodzina ta będzie się kwalifikowała, z mojego rozeznania wynika, że na chwilę obecną tak, to takie świadczenie otrzymają. W życiu tego małżeństwa otwiera się nowy rozdział i choć nie wiadomo, jak zakończy się ta historia, jest szansa na szczęśliwy finał. Jednak w tym względzie wiele zależy od postawy i chęci pary spod wiaduktu. Od wielu lat władze starają się o wyburzenie kiosku znajdującego się na osiedlu robotniczym w Jeleniej Górze. Budynek jest w fatalnym stanie i jedynie szpeci wizerunek centrum miasta. Czy i kiedy będzie możliwe jego wyburzenie? O tym w naszym kolejnym materiale. Kilka lat temu teren przy kanale Młynówka w centrum Jeleniej Góry został uporządkowany i zagospodarowany. Jedynym elementem, który niszczy jego wizerunek, jest stary kiosk. Ostatnio w tym miejscu doszło do pożaru i obiekt został już kompletnie zniszczony. Mówiąc krótko, nadaje się tylko do rozbiórki. Jednak, jak to zwykle bywa, nie jest to takie proste. To tutaj jest sprawa właściciela, to jest obiekt prywatny. My występowaliśmy wielokrotnie do właściciela o uporządkowanie tego obiektu, ale niestety bez pozytywnego odzewu. Nie pomagają także kary finansowe. Karany jest, tylko problem jest taki, żeby to jeszcze odbierał. Albo płacił. To z jednej strony odbierał, a później jak odbierze, to jeszcze zapłacił. To jest właśnie ten problem, że czasami właściciele po prostu znikają. Z tego, co się dowiedzieliśmy, władze miasta już od wielu lat walczą o prawne wyburzenie tego obiektu. Dopiero ostatnio udało się ustalić namiar na pełnomocnika właściciela i władze miasta jeszcze raz skierowały wniosek do sądu o przyspieszenie procedury prawnej umożliwiającej wyburzenie kiosku. Orzeczenie w tej sprawie jeszcze nie zapadło. Powracamy także do tematu nowej taryfy za przewóz osób imienia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Ze względu na szereg wymogów prawnych termin wprowadzenia nowego cennika uległ przesunięciu. Sesja, na której radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry podjęli stosowną uchwałę, odbyła się 15 marca. Jednak zanim projekt ten zacznie obowiązywać, musi przejść kolejne etapy weryfikacji. Po tygodniu badania jej przez nadzór prawny wojewody, dopiero 23 marca taryfa ukazała się w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego. Ostatnią przeszkodą natomiast jest okres 14 dni na uprawomocnienie się tej uchwały. Jest to związane z wymogami formalnymi, to jest z koniecznością opublikowania tej uchwały, a miało to miejsce 23 marca w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego i on wchodzi w życie po 14 dniach, czyli to akurat jest to w terminie 7 kwietnia. Najważniejsze zmiany, jakie zostaną wprowadzone w życie, to likwidacja drugiej strefy czy wprowadzenie biletów czasowych, a dokładniej na 30, 45 i 60 minut, co odpowiednio wyniesie 3, 4 i 5 zł. To jednak nie koniec nowości zawartych w nowym cenniku. Zostaną zlikwidowane
niefunkcjonujące opłaty do biletów, do autobusów pospiesznych i nocnych. Zostanie zlikwidowany bilet na linię, na jedną linię na terenie Jeleniej Góry oraz bilet 15-dniowy. Jak również, jeśli chodzi o przewóz bagażu, będzie się on odbywał tego podręcznego, określonego w naszym regulaminie, bez opłaty. Natomiast opłata za rower i zostanie zmniejszona do opłat do ceny czy wartości biletu jednorazowego na jednej strefie. I tak samo pozostanie opłata niezmieniona, jeśli chodzi o przewóz zwierząt. Oczywiście na zasadach określonych w regulaminie przewozu. Tak więc jeszcze raz przypominamy, że nowa taryfa zacznie obowiązywać nie od 1, a od 7 kwietnia tego roku. Jeleniogórski mechanik z roku na rok poszerza swoją ofertę kształcenia. Po uruchomieniu w ubiegłym roku klasy o specjalizacji odnawialnych źródeł energii, tym razem przyjdzie czas na zawody stricte techniczne. Mechanik to jedna z nielicznych szkół w regionie, która dostosowuje swoją ofertę do obecnej sytuacji na rynku pracy. Nowością będzie klasa wchodząca w ramy zasadniczej szkoły zawodowej o specjalizacji ślusarz oraz operator obrabiarek skrywających numerycznie. W tym celu dyrektor Wanda Kozyra nawiązała współpracę zarówno z lokalnymi firmami, jak i powiatowym i wojewódzkim urzędem pracy. Zwracamy się do powiatowego urzędu pracy, do wojewódzkiego urzędu pracy, no oczywiście do prezydenta miasta Jeleniej Góry, że chcemy uruchomić takie kształcenie z praktyką na terenie szkoły, ale przy ogromnym zaangażowaniu firm tutaj regionu całego jeleniogórskiego. I są to firmy takie jak firma Narzędziówka, firma Simet, PM Poland, firma Wepa i firma Kemp. Wspomniane firmy od wielu lat borykają się z brakiem nowych pracowników, którzy mogliby zastąpić osoby udające się na emeryturę. Mamy kilka pulpitów z firmy Siemens do tego, że możemy uczyć teoretycznie, ale w dużej mierze chcielibyśmy nawiązać taką ścisłą współpracę z tymi firmami i że moi nauczyciele wraz z uczniami trafialiby do tych zakładów pracy i tam odbywaliby zajęcia praktyczne. Nowy kierunek na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej uruchomiony zostanie wraz z nowym rokiem szkolnym. To wszystko w tym wydaniu. Na jutrzejszy serwis informacyjny zapraszam w imieniu Damiana Kostki. Wiosna w Grenie. Co zrobić, aby zmienić swoje mieszkanie, unikając remontów? Zastanawiasz się, jak wprowadzić do wnętrza powiew wiosny? Salon Grena przy ulicy Jasnej 12 zaprasza. Podpowiemy, jak dobrać dodatki, aby wiosna zagościła w Twoim wnętrzu. Delikatne wirany, jasne zasłony, kolorowa pościel. Optymistyczne i nasycone kolory. To wszystko znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Zapraszamy po wiosenne inspiracje do Greny. Jeśli sadząc, pieląc, kopiąc, strzygąc i nawożąc marzysz o pięknym ogrodzie przy minimum wysiłku, oferta sklepu ogrodniczego Zielony Ogród przy ulicy Staszica 11 jest właśnie dla Ciebie. Oferujemy zarówno nasiona, cebulki, kłącza roślin ozdobnych, drzewka owocowe, jak i folie tunelowe, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kosiarek, pilarek oraz akcesoria do nawadniania. Z nami oszczędzisz czas, pieniądze i stworzysz ogród swoich marzeń.